8 eliminacji. Kilkuset zawodników z Polski, Ukrainy, Białorusi, Estonii, Mołdawii i Rosji. Tysiące kibiców. Dziesiątki publikacji w prasie. Obszerne transmisje w polskich i europejskich stacjach telewizyjnych oraz na portalach internetowych. Setki tysięcy widzów. Otwarte Mistrzostwa Lubelszczyzny w motokrosie. Jesteśmy tutaj w Albertowie na motokrosie. Jesteśmy w Bychawie. Witamy Was na trzeciej rundzie Otwartych Mistrzostw Lubelszczyzny, które odbywają się tym razem w Łęcznej. Spotykamy się znowu w Lublinie. Dzisiaj znajdujemy się w Stanisławce na siódmej rundzie Otwartych Mistrzostw Lubelszczyzny. Bardzo dobre, pozytywne wrażenie wynoszę. Bardzo duża, fajna praca tutaj całego okręgu lubelskiego. Ja zresztą słyszałem o tych zawodach same superlatywy. Mam teraz przerwę w Mistrzostwach Polski, no i przyjechaliśmy sobie na rundę Otwartych Mistrzostw Lubelszczyzny. Tak, dla spędzenia czasu, dla zrobienia dobrego treningu. No i jesteśmy tutaj, ścigamy się z zawodnikami, którzy też jeżdżą w Mistrzostwach Polski. Jestem pod wrażeniem tutaj tych młodych, szczególnie zawodników w 60-tkach, 5-tkach i 80-tkach. Tak trzymać tutaj, ta praca w lubelskim klubie jest bardzo dobra. Czasówkę byłem, wręcz przeżyłem szok, że chłopaki z 85 mają czasy gorsze od mistrzów Polski o 5 sekund na okrążeniu. To musi być naprawdę dobra jazda. I my przyjechali z Lwowa. Sasza dużo lubi w Polsce jeździć na zmagania. Dzień dobry, witamy wszystkich w Polsce. Przyjechali na te zawody okręgowe w Lublinie. Dużo fajne zawody. Przyjechało kilka zawodników z Ukrainy dobrych. My przyjechaliśmy z Józefowa, koło Otwocka. Koło Góry Kalwarii. Moje drugie zawody motocrossowe. Ciężko było strasznie i wrócić. Dwa razy tyle waga. Fajnie, tata jeździ na motorze i był trzeci. Boję się strasznie. Idea zawodów motocrossowych, dostępnych zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów, narodziła się już kilka lat temu w Lublinie. Cel był prosty – dać szansę posiadaczom motocykli terenowych i quadów spróbowania swoich sił na torach. Posiadaczy takich pojazdów przybywa z roku na rok, a z braku dostępu do torów jeżdżą po lasach i polnych drogach. Kolejny cel to promocja regionu. Każda eliminacja odbywa się na innym torze, w innej miejscowości, co daje zawodnikom i osobom towarzyszącym możliwość poznania piękna Lubelszczyzny. Organizacji zawodów podjęli się działacze i zawodnicy lubelskiego klubu KM Cross Eco Klinkier Lublin. Z roku na rok ciężka praca organizatorów przynosiła efekty w postaci coraz większej liczby zawodników i kibiców. Należy pamiętać, że każdemu startującemu zawodnikowi towarzyszą często 2-4 osoby, a to daje kilkaset osób, które kilka razy do roku odwiedzają nasze województwo. Z początku impreza o charakterze lokalnym rozrosła się na cały kraj. Dziś zawodnicy przyjeżdżają tu z całej Polski, od Zakopanego przez Warszawę po Gdańsk. Pamiętają o nas także czołowi zawodnicy europejscy, między innymi z Ukrainy, Białorusi, Estonii, Mołdawii i Rosji. Obecnie Otwarte Mistrzostwa Lubelszczyzny w motokrosie to marka, z której w motocyklowym świecie słynie Lubelszczyzna. Relacje z Otwartych Mistrzostw Lubelszczyzny w motokrosie oglądać można w Xtreme Sport Channel, TVN Turbo, TVN Lublin i na takich portalach internetowych jak MotoTV.org, MotoGen.pl i TVL. Obejrzały je setki tysięcy widzów. Otwarte Mistrzostwa Lubelszczyzny to marka, która promuje Lubelszczyznę wśród ludzi lubiących aktywny wypoczynek i potrzebujących adrenaliny. Pierwszy w ogóle taki wyścig w naszym kraju, gdzie było 11 dziewczyn, ja jestem strasznie brudna chyba, 11 dziewczyn na maszynie i to było super, bo się ścigałyśmy ze sobą. Nie, to nie widać.
Wszystko pod ubraniem. Powiedz, że bardzo dobry wynik osiągnęłaś. Tak, że twój chłopak osiągnął bardzo dobry wynik. Dzięki temu, że pokazałaś głupie. Bardzo dobry wynik, a strzy gleby. W ogóle kałacuczyczka, tak?